Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Bo razem możemy więcej. I to jeszcze jak. Ania Twardosz, wynik zespołu jest jaki jest, to widzimy. Natomiast zapytam o twoje skoki, bo to wszystko bardzo dynamicznie dzisiaj się potoczyło. Kiedy dowiedziałaś się o tym, że jednak wystartujesz? A dzisiaj rano po śniadaniu dostałam taką informację, więc trzeba było i skakać. Jakieś kolejne doświadczenie nowe, że jednak z tej ławki rezerwowych czasami się wskakuje. Tak, to prawda, zawsze trzeba być gotowym, bo nigdy nie wiadomo, co może się stać. No i jak było dzisiaj na skoczni? No szału nie ma, ale no ten pierwszy skok konkursowy był no moim tutaj najlepszym ze skoków, które tutaj oddałam. To cały czas mi brakuje czegoś, ale myślę, że w zimie to pójdzie. Trener Stefan tutaj chciałby spsocić, coś by chciał spsocić, wydaje mi się. Rozgrzewka, opowiedz o tym przygotowaniu do zawodów, bo dzisiaj połączone siły męskiej i kobiecej reprezentacji, jak było? No, fajnie. Coś więcej, co tam się działo? Jak was przywitał ten zespół? Jak te zajęcia wyglądały? Nie, no w sumie było tak domowo. Graliśmy... Co my graliśmy, Stefan? Pickleball. Pickleball. Tak, i no i potem ogólnie... Z tyłu Pola Bełtowska, która została na ławce rezerwowych. Pola, bądź czujna. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba wystartować, także pełna powaga. No, dokładnie. No i w sumie całą rozgrzewkę robiliśmy razem, tak pod kątem wszystkich trenerów, więc fajnie. Dobra, Ania, powiedz, jaki kończy się lato? Lato się dawno skończyło, teraz mamy jesień, ale jaki to był czas dla ciebie? No ja generalnie jestem zadowolona z tego lata, bo zrobiłam najwięcej punktów w swojej karierze i jedyny chyba w letnim Grand Prix, więc mega się cieszę. No, były wzloty i upadki, ale szukam takiej stabilności. To jest czas, kiedy zaczynasz od siebie wymagać więcej, bo oczywiście nowy trener, nowa rzeczywistość, to wszystko się diametralnie pozmieniało, ale na końcu chodzi o wyniki. Tak, tak, dokładnie. Tak, wymagam od siebie więcej i coraz bardziej mnie to denerwuje, że mi to nie wychodzi.